Romanowski, Europejska Rozmowa Niezależna. Witam Państwa. Moim dzisiejszym gościem w programie jest prezes Prawicy Rzeczypospolitej, pan poseł Marek Jurek. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jeszcze raz chciałem podziękować za przybycie i za czas. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w poniedziałek. W piątek miały miejsca, z piątku na sobotę, zamachy w Paryżu. I oczywiście to jest główny temat dzisiejszej naszej rozmowy. Zanim przejdziemy jednak do konkretów, chciałem poruszyć pewną osobistą kwestię. Dla mnie to jest islam jako tako szeroko pojęty. Miałem okazję studiować we Francji, chodzić do szkoły francuskiej, studiować w Anglii, i z czego miałem okazję poznać wielu kolegów, koleżanek muzułmanów. I z mojego takiego punktu widzenia, czy islam jest religią pokoju? Czy te wydarzenia w Paryżu nie są pewnym pretekstem do wrzucania wszystkich muzułmanów do jednego worka? Czy rzeczywiście nie będą teraz narastać tendencje islamofobiczne w Europie? Te terroryści nie reprezentują zwykłego socjologicznego islamu, ale ja widziałem ten zwykły socjologiczny islam tydzień temu w Pakistanie. Tam rozmawialiśmy długo z wieloma partnerami o uwolnieniu Asii Bibi i generalnie tam jest powszechna zgoda, że bardzo duża część opinii publicznej popiera prawo, na podstawie którego chrześcijanina, ale również na przykład muzułmanina szyita może na podstawie donosu jednej osoby skazać na śmierć za bluźnierstwo. A niektórzy nawet twierdzili, że to jest poparcie nie tylko znaczącej części opinii publicznej, ale większości opinii publicznej. I to już nie są jacyś ekstremiści, to jest po prostu pogląd zwyczajnych ludzi, czy to, w jaki sposób tak zwani zwyczajni ludzie wpływają na politykę państw. Zresztą to samo widziałem kiedyś przed rewolucją w Tunezji. I specjalnie cytuję Tunezję, bo to kraj kulturowo najbliższy Francji, najbardziej taki, można powiedzieć, najbliższy Europy kraj północnej Afryki, kraj arabski w ogóle. I w tej Tunezji, w kraju o kulturze bardzo liberalnej i tak dalej, prawo cywilne było do tego stopnia oparte na szariacie, że na przykład wdowy, Polki, wdowy po muzułmanach, jeżeli pozostały chrześcijankami, no to jako nienależące do wspólnoty wiernych, potem mają ogromne problemy z zaopatrzeniem społecznym, z korzystaniem z praw emerytalnych i tak dalej, bo prawo cywilne przyjmuje wspólnotę wiernych jako kategorię zasadniczą. To nie jest koncepcja państwa jako wspólnoty powszechnej, państwa, które może mieć charakter chrześcijański czy muzułmański, ale w stosunku do indywidualnych ludzi zachowuje równość obywatelską. To jest inna koncepcja i koncepcja pozostająca w zasadniczej konfrontacji i z chrześcijaństwem na planie teologicznym i z Zachodem na planie cywilizacyjnym. A czy wydarzenia, które miały miejsce we Francji, to nie są po prostu zbrodnia francuska wykonana przez Francuzów na terytorium francuskim? Wie pan, jeżeli mówimy o tym, że część tych, czy sobie Francuzi po prostu takich nie wychowali sami? Tak, że część tych terrorystów, to jest uniwersalne zjawisko, które, no nie wiem, pan pewnie na podstawie własnego doświadczenia jako człowiek, który Wielką Brytanię zna, bardzo dobrze może weryfikować, ale generalnie jest zgodna opinia socjologów, że poczucie dystansu wobec kraju zamieszkania jest większe w pokoleniu urodzonym we Francji czy w Wielkiej Brytanii wśród muzułmanów niż w tym pokoleniu, które przyjeżdżało z Pakistanu czy na przykład z Algierii. Ludzie, którzy przyjeżdżali, w o wiele większym stopniu czuli się związani z krajem, do którego jadą, niż ci, którzy się w nim wychowali. Poczucie wykorzenienia rośnie. Więc to jest raczej taki bardzo groźny znak tego, co niesie przyszłość. I tu chcę bardzo mocno zaznaczyć stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej, bo ja w tym tygodniu o tym piszę w tygodniku. Kiedy pisałem, nie wiedziałem jeszcze, że dojdzie do tej tragedii. My nie jesteśmy przeciwni imigrantom, dlatego że w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy muzułmanów, po części nie tylko Polaków, tak jak Tatarzy, ale również ludzi, którzy przyjechali na studia czy prowadzą restauracje i tak dalej. Oni mają pełne prawo do ochrony ze strony Rzeczypospolitej, bo każdy człowiek, który znajdzie się pod władzą Rzeczypospolitej, nawet nie obywatel, musi być chroniony w swojej godności, w swoim prawie do szacunku, do bezpieczeństwa. Ale my jesteśmy przeciwni imigracji, to znaczy uruchomieniu tego procesu, który we Francji doprowadził do tych skutków, których widzimy.
I krótko mówiąc, no po prostu nie chcemy, żeby w momencie, kiedy we Francji czy w Niemczech wybuchnie rewolucja islamska, w Polsce było kilkaset tysięcy sympatyzujących z tą rewolucją muzułmanów. No do tej pory świat zachodni prowadził wojny poza terytorium Europy, co do tej pory się udawało. Obecne skutki są widoczne, ale jakie są tego przyczyny? Czy świat zachodni nie jest sobie sam winien błędnej polityki zagranicznej? No, kiedyś był Afganistan, potem był Irak, teraz jest Syria. No, tylko panie redaktorze, no, znam tę wyliczankę, ja nawet bardzo często słyszę od kolegów z krajów islamu, tylko pan bardzo trafnie powiedział, no wcześniej był Irak, Afganistan, no można jeszcze, a można powiedzieć tak, a jeszcze wcześniej była wojna domowa w Algierii i zamachy dokonywane również przez muzułmanów urodzonych we Francji, na Francję, co nie miało nic wspólnego ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z polityką Francji, bo było pochodną wojny domowej, która toczyła się w Algierii. Jeszcze wcześniej była rewolucja algierska na przełomie lat 50. i 60., kiedy tak naprawdę FLN, Front Wyzwolenia Narodowego, jako pierwszy zastosował terror w rozumieniu nowoczesnym, bo jak się 100 lat temu mówiło terroryści, no to ludzie mieli na myśli na przykład, nie wiem, SR-owców czy organizację bojową PPS-u, strzelanie do policji czy do wojska. Ten terroryzm w ścisłym tego słowa znaczeniu, który my dzisiaj znamy, wysadzanie w powietrze kin, kawiarni, to się zaczęło pod koniec lat 50. w czasie rewolucji algierskiej. I z tym akurat wydarzenia ostatnich dekad nie mają nic wspólnego. Na czym tak naprawdę polega problem? Ogromne błędy Zachód popełnił nie w polityce zagranicznej, ale przede wszystkim w polityce wewnętrznej. W polityce zagranicznej też, tylko one polegają na czym innym. Za chwilę o tym powiem. Ale przede wszystkim w polityce wewnętrznej. Tym największym błędem to jest polityka otwarcia na niekontrolowaną imigrację, która w praktyce oznaczała islamizację krajów takich jak Niemcy czy Francja. W Wielkiej Brytanii to jest problem trochę bardziej złożony, dlatego że tam to jest kwestia wspólnoty brytyjskiej, ludzi, którzy przyjeżdżali z Pakistanu i tak dalej. Ale przede wszystkim w Niemczech, we Francji, to jest kwestia po prostu całkowitej nieodpowiedzialności rządzących, którzy polityków, którzy przed tym przestrzegali, taki jak Enoch Powell w Wielkiej Brytanii, czy Jean-Marie Le Pen we Francji, no, oskarżali o rasizm i tak dalej. Tymczasem no, problem imigracji był po prostu bardzo ważnym problemem, który stawał się coraz bardziej groźny, a niektórzy ludzie te konsekwencje, które widzimy dzisiaj, widzieli już w latach 70. Ale druga rzecz, bo tu w jednym chcę się zgodzić z pana uwagą, to jest sprawa tej polityki zewnętrznej. Błędy, które popełniono... Zagranicznej. Tak, zewnętrznej. Błędy, które popełniono w tej dziedzinie, to jest przede wszystkim poparcie tak zwanej arabskiej wiosny, a więc doprowadzenie do wojny domowej w Syrii, do wojny domowej w Libii. No, na szczęście Egipt zatrzymał się przed wojną domową, ale tylko dzięki temu, że interweniowało wojsko, no ale rząd marszałka Sisi jest atakowany z zachodu. I to są właśnie te błędy, że my w krajach arabskich atakowaliśmy naszych sojuszników czy partnerów. I to nie chodzi tylko o to, że to są nasi sojusznicy. Chodzi o to, że atakowaliśmy ludzi, którzy prezentowali koncepcję państwa zbliżoną do zachodniej, dlatego że nacjonalizm arabski miał tą koncepcję, że państwo to jest państwo, które może być osadzone w kulturze islamu, ale jest państwem dla wszystkich. Obywatelami są muzułmanie, obywatelami są chrześcijanie. Państwo jest wspólnotą wszystkich, który w planie publicznym może mieć pewien kształt kulturowy, ale który w wymiarze relacji między państwem a jednostką gwarantuje równość, bezpieczeństwo, pokój społeczny. To jest koncepcja po prostu europejska, ale tych ludzi, którzy ją reprezentowali, no często dlatego, że nie mogli sprawować rządów demokratycznych, w naszym rozumieniu, my, to znaczy Zachód, atakowaliśmy. I to był ten ogromny błąd, dlatego że po pierwsze, to kryterium demokratyczne w krajach arabskich oznaczało bardzo często islamizację, a po drugie to radykalne poparcie dla tych prądów rewolucyjnych no, doprowadziło do wojen domowych,
które z kolei wywołały nową falę imigracji. Dzisiaj za to no, państwa zachodnie płacą. My też w jakimś sensie dlatego, no, że jesteśmy uwikłani w tą debatę imigracyjną, chociaż ja uważam, że nasze społeczeństwo zareagowało z tak ogromnym, zdrowym rozsądkiem, że po raz pierwszy w ciągu wielu ostatnich lat mamy szansę być mądrzy przed szkodą. Chciałem się teraz poruszyć kwestię Rosji w tym wszystkim. Rosja oczywiście zyskuje na tym wszystkim, ponieważ dochodzi do konfliktu wewnętrznego w Unii Europejskiej. Dochodzi do pewnej osłabienia europejskiej solidarności szeroko pojętej. Rosja może liczyć na zniesienie sankcji. Aneksja Krymu i Donbasu nagle jest już przesunięta na drugi plan. No i oczywiście mamy wzrost nastrojów antyeuropejskich, który, dobrze wiadomo, Rosja lubi wspierać finansowo w Europie. Znaczy ja wolę mówić o wzroście krytyki Unii niż nastrojów antyeuropejskich. No pamiętajmy, że Rosja przede wszystkim jest w bardzo dobrych relacjach z tym głównym nurtem polityki Unii Europejskiej. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy tutaj próbowaliśmy mówić, mówiliśmy o rzeczywistych reakcjach na agresję rosyjską na Krymie i na wschodniej Ukrainie, to znaczy o wzmocnieniu bezpieczeństwa Zachodu, o wzmocnieniu obronności Estonii, Łotwy, o przyjęciu Gruzji do NATO, to wszystko sprowadzało się do tych symbolicznych sankcji ekonomicznych, które jakoś te sankcje ekonomiczne nie mogą przeszkodzić w uruchomieniu na przykład drugiej nitki gazociągu północnego, tego Nord Stream 2. Więc to po pierwsze, ale jeżeli chodzi o wzrost Rosji w polityce międzynarodowej, który no, wraz z interwencją w Syrii no, wyraźnie widzimy, to jest znowu wina tej samej polityki, o której przed chwilą mówiliśmy. Dlatego, że gdyby na przykład nie jednostronne i absurdalne założenie, że po nieudanej wojnie, po poparciu nieudanej wojny przeciwko Asadowi, po prostu trzeba doprowadzić do pokoju. Gdyby nie to założenie żadnego pokoju z Asadem, to dzisiaj Rosja nie miałaby pretekstu ani także partnera, który może wylegitymować w planie prawno-międzynarodowym jej działania wojenne do tego, żeby zaangażować się na Bliskim Wschodzie. Gdyby tak naprawdę nie było tam wojny rok temu, to nie byłoby w tym roku tych rosyjskich bombardowań, lotów bojowych, całego zaangażowania i twierdzenia, że zostali zaproszeni przez rząd syryjski, który chciał skorzystać z ich pomocy. No pamiętajmy, że tak naprawdę w momencie, kiedy się okazało, że organizacje takie jak Al-Nusra są powiązane z Al-Kaidą, a potem z państwem islamskim, że nie ma żadnej demokratycznej opozycji przeciwko rządom Asada, które może wprowadzić, nie wiem, rządy podobne do tego, co dzisiaj widzimy w Egipcie, trzeba było po prostu doprowadzić do pokoju. Ale założenie, że nie może być pokoju w Syrii, że nie ma pokoju z Asadem, doprowadziło do tego, że dzisiaj mamy Putina, który pod pretekstem zaproszenia Asada podjął normalną wojnę na Bliskim Wschodzie i co więcej występuje jako bardzo znaczący czynnik polityki międzynarodowej już stosunkowo daleko od bezpośrednich granic Rosji. No właśnie, bo przed chwilą się zakończył szczyt G20 w Turcji, no i tam doszło do rozmowy między Putinem a Obamą. No i właśnie teraz są pewne obawy, że wszystko na korzyść Rosji i Putina, większe zaangażowanie Zachodu w Syrii. Jakie powinno być rozwiązanie Zachodu, ale też Polski, no i Europy, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną? Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o Syrię, było doprowadzenie do pokoju w Syrii. Oczywiście do pokoju, to znaczy do zaniechania walki między Wolną Armią Syryjską, rządem obecnym syryjskim, skrócenie frontu, no bo z państwem islamskim po prostu trzeba prowadzić wojnę, tutaj nie ma alternatywy. Ale samo zawarcie pokoju w Syrii doprowadziłoby do tego, że strumień migracji zostałby wstrzymany. Rosja nie miałaby pretekstu do interwencji. No w tej chwili przede wszystkim Polska musi dążyć do oddzielenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi i państwami naszego obozu, świata zachodniego, a Rosją, do oddzielenia tych stosunków na Bliskim Wschodzie od problemu ukraińskiego. To nie może być tak,
że Rosja tylko dlatego, że deklaruje się jako przeciwnik państwa islamskiego, może uzyskać jakiekolwiek koncesje, jeżeli chodzi o Ukrainę. No poza tym my Polacy musimy być świadomi, że to, co się dzieje dzisiaj we Francji, to jest naprawdę bardzo groźne dla naszego kraju, dlatego że nawet jeżeli my będziemy krajem o spójnej strukturze społecznej, jeżeli pewnego dnia dojdzie do rewolucji islamskich w Niemczech czy we Francji, to bezpieczeństwo Polski, Europy Środkowej znacznie zmaleje, bo zdekomponowany Zachód to będzie miał o wiele mniej zdolności do solidarnych działań z krajami naszego regionu, gdyby się znalazły pod naciskiem, albo co gorsza, gdyby stanęły w obliczu agresji ze strony Rosji. No, w interesie Polski leży stabilizacja kontynentu. W interesie Polski leży pokój, no ale jeszcze raz powtórzę, ta polityka, kompletnie nieodpowiedzialna polityka wewnętrzna, zgody na tą, na niekontrolowany napływ imigrantów od pół wieku praktycznie, no doprowadził do fatalnych skutków społecznych, no które z całą pewnością będą trwały dalej. A czy mamy obecnie kryzys ekonomiczny, który się ciągnie za nami, mamy kryzys aksjologiczny w Unii Europejskiej, no teraz mamy kryzys imigracyjny. Czy Europa, czy Unia Europejska, przepraszam, wyjdzie z tego zwycięsko, czy wręcz przeciwnie, może doprowadzić do jeszcze jakiegoś większej degrangolady czy rozpadu? Unia Europejska jest w fazie turbulencji. Wynik referendum brytyjskiego jest zupełnie otwarty. Naprawdę nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli się okaże, że Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej. Plan dla Grecji, stabilizacji udziału Grecji w strefie euro i jakiegoś tam leczenia kryzysu greckiego, trudno mówić o naprawie gospodarki, napotkał na bardzo radykalne sprzeciwy ze strony greckiej lewicy. No, trwają ataki na Węgry. Jeżeli Unia Europejska nie zmieni tej polityki, którą prowadziła wobec Węgier, możemy spodziewać się podobnych ataków na Polskę w przyszłym roku w związku z objęciem władzy przez prawicę w Polsce. Więc Unia Europejska jest w fazie poważnych turbulencji. Za 5 lat Unia może wyglądać zupełnie inaczej jak dzisiaj. Gorzej, lepiej, a może w ogóle wejść w fazę bardzo poważnego kryzysu i nieczynności. Dla Polski w tych warunkach najważniejsze jest jedno: wzmacniać solidarność Europy Środkowej. Dlatego, że my możemy korzystać z większej lub mniejszej solidarności świata zachodniego. Nasze interesy w zakresie bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego mogą być bardziej respektowane przez naszych partnerów lub mniej. Ale jedno jest pewne, żyjemy tutaj i musimy działać razem z naszymi partnerami od Estonii po Bułgarię. Dlatego ja przywiązuję ogromną wagę do deklaracji 9 prezydentów na tym regionalnym spotkaniu państw Przymierza Atlantyckiego, dlatego że prezydent Duda, doprowadzając do tej deklaracji, pokazał, że można budować solidarność Europy Środkowej. Ja pamiętam dyskusje sprzed jednych i drugich wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Wszyscy mówili, jaka solidarność Europy Środkowej, przecież Orban, przecież Słowacja prowadzi politykę prorosyjską, Czechy nie chcą się w to angażować, Łotwa jest krajem o wiele mniej odpornym na naciski od dwóch pozostałych państw bałtyckich. Polska pokazała, dzięki inicjatywie prezydenta Dudy, że można konsolidować nasz region i to jest pierwszy bardzo ważny krok. Ja bym chciał, żebyśmy nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa militarnego, ale również w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, również w kwestii kształtu Unii Europejskiej, również w kwestii wartości cywilizacyjnych działali razem, bo tylko taka mocna solidarność będzie tym czynnikiem, który z jednej strony, przywracając równowagę europejską, nawet wpływa otrzeźwiająco na naszych partnerów z Europy Zachodniej i umożliwia współpracę, dlatego że wtedy oni muszą widzieć, że trzeba szanować nasze interesy, a pomijanie interesów prędzej czy później prowadzi do konfliktów. No i po drugie, zabezpiecza nas na wszelkie ewentualności. Chaosu na Zachodzie, zagrożeń na Wschodzie. Dlatego mówię, umacniajmy Europę Środkową, to jest miejsce, w którym żyjemy, a jednocześnie ta udana inicjatywa prezydenta Duda, ona pokazuje jeszcze jedno, że tak naprawdę nawet jeżeli się chce, tak jak Węgrzy chcieli, jeżeli Polska nie działa w tym regionie, to bardzo trudno zrobić coś razem. Jeżeli Polska zaczyna działać,
ta Europa Środkowa staje się możliwą perspektywą polityczną. Ja chcę zaznaczyć jedno na koniec. Kiedy ja mówię o Europie Środkowej, to nie mam na myśli tworzenia żadnych definitywnych struktur, dlatego że jeszcze bardzo często może być tak, że w poszczególnych przedsięwzięciach podejmowanych tak ad casu będą uczestniczyć, będzie uczestniczyć część państw Europy Środkowej, część nie. Ale chodzi o to, żeby tą współpracę zagęszczać, żeby ona miała charakter wielowymiarowy i wtedy tak naprawdę być może stworzymy jakość polityczną, że nasza współpraca w Europie Środkowej będzie równie silnym czynnikiem polityki europejskiej, jak współpraca Niemiec i Francji w Unii Europejskiej w ogóle. Tak jest. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj. Dziękuję bardzo. Mateusz Kochanowski, Europejska Rozmowa Niezależna. Dziękuję za uwagę, a moim dzisiejszym gościem był prezes Prawicy Rzeczypospolitej, pan poseł Marek Jurek. Dziękuję jeszcze raz.